Budujesz lub remontujesz dom jednorodzinny, nie masz obecnie komina lub nie możesz podłączyć do niego kominka gazowego? Mam dobrą wiadomość. Dzięki kominom Pużula jest to możliwe. Dzisiaj pokażę, jak przy pomocy terminala poziomego podłączyć kominek gazowy niemalże w każdym miejscu w domu. Terminal poziomy pełni 5 bardzo ważnych funkcji. Po pierwsze, dzięki tym otworom doprowadzamy odpowiednią ilość powietrza do procesu spalania. Po drugie, dzięki tym otworom wyrzucamy spaliny do atmosfery. Po trzecie, cała instalacja jest zabezpieczona przed dostawaniem się ciał obcych do systemu. Po czwarte, terminal poziomy wyposażony jest w dwie rozety, dzięki którym możemy zamaskować otwory w elewacji. I po piąte, według mnie najważniejsze, terminal możemy pomalować na dowolny kolor RAL. Może to być kolor elewacji, może to być kolor rynien, może być to kolor naszego ulubionego wypoczynku ogrodowego. A zatem przejdźmy i zobaczmy, jak taką instalację wykonać. Montaż zaczynamy od umieszczenia adaptera na kominku gazowym, dzięki któremu możemy zaadoptować średnicę kominka gazowego do średnicy komina Bigas. W naszej ofercie mamy adaptery do kominków gazowych dostępnych na polskim i europejskim rynku. Po zamontowaniu adaptera przechodzimy do montażu metrowego odcinka w pionie, który pozwoli nam na wygenerowanie prawidłowego ciągu i jest rekomendowane przez większość producentów kominków gazowych. Po zamontowaniu odcinka metrowego zakładamy kolanko z rewizją, dzięki któremu mamy możliwość rewizji płaszcza spalinowego i powietrznego. Po zamontowaniu kolana, w zależności od naszej odległości kolana od ściany zewnętrznej, dobieramy odpowiedni odcinek prosty lub wykorzystujemy element regulowany. Następnie przechodzimy do montażu terminala poziomego, pamiętając, aby otwory zasysające powietrze znajdowały się poza zewnętrzną ścianą elewacji. Dodatkowo zwróć proszę uwagę na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności na wysokość wyrzutu spalin powyżej poziomu gruntu, a także odległość wyrzutu spalin od okien i od drzwi. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał. Masz jakiekolwiek pytania dotyczące systemów kominowych do kominków gazowych, bądź zastanawiasz się, czy taka instalacja jest możliwa u Ciebie w domu, kliknij na link w opisie.